Siemanko, witajcie na YouTubie dobrerowery.pl, witam Was w kolejnym odcinku. O czym ten odcinek będzie, już dobrze wiecie, a przynajmniej częściowo wiecie, bo widzieliście lampki rowerowe i dzisiaj faktycznie będzie o tylnych lampkach rowerowych, bo ostatnio przetestowałem dwie bardzo ciekawe lampki z różnych przedziałów cenowych, ale paradoksalnie spełniających podobne założenia, przynajmniej częściowo. Ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście słowo podziękowania dla Michała Lelika z 1 Enduro, który umieścił nas na swojej liście największych polskich portali albo w profili, jakie można znaleźć na polskim YouTubie rowerowym. Bardzo jest nam miło, wszystko oczywiście za sprawą Was, dzięki tym wszystkim, którzy nas subskrybują. Jest Was ponad 31 tysięcy, no to oczywiście dzięki temu się w tym zestawieniu znaleźliśmy. Mam nadzieję, że dalej będzie tylko i wyłącznie lepiej. My oczywiście przechodzimy do dzisiejszego tematu, czyli przechodzimy do tematu lampek rowerowych. Temat ciekawy, aktualny, no nie da się ukryć, że jesień za oknami może jeszcze nie straszy, bo jest ciepło, ale dzień jest coraz krótszy i ta część z Was, która lubi trenować popołudniami, już wręcz codziennie zmaga się z problemem tego, że wraca się po zmroku. To też spotkało mnie, więc musiałem sobie odświeżyć temat tylnej lampki rowerowej. No i tak po przejrzeniu stanu sprzętu wyszło na to, że mam bardzo dużo przednich lampek rowerowych, które mi zostały po różnych testach. Natomiast nie mam ani jednej tylnej lampki rowerowej, która by była ładowana przez USB. A to było dla mnie bardzo ważne, ponieważ chcę przed każdą jazdą mieć w pełni naładowaną lampkę i nie muszę się zastanawiać, kiedy ona się wyłączy. Czyli używam tego typu produktów, które są sprawdzone i wiem, ile świecą i wiem, że przed każdą jazdą są w pełni naładowane. Czyli żadnych bateryjek, które tam mogą być naładowane, ale nie muszą i generalnie jest to po prostu jeden wielki problem. Dodatkowo wymaganie było takie, że potrzebowałem lampki, która jest maksymalnie nieinwazyjna, jeżeli chodzi o montaż, czyli musi być na jakichś gumkach, absolutnie bez żadnych śrubek, plastików i tym podobnych patentów. I dodatkowo lampka musi być jak najbardziej neutralna wizualnie, czyli żadnych szalonych kolorów, jak najmniejsza, ma mocno świecić, zapewniać bezpieczeństwo, ale ma być możliwie mała. No i tutaj, żeby było ciekawiej, na pierwszy ogień poszła lampka, która kosztuje dwie dychy. Bo jest to lampka z Decathlona, lampka, która się nazywa, bodajże już Wam mówię, Vioclip 100. To jest najtańsza lampka w Decathlonie, jaką znalazłem ładowaną poprzez port USB. Ona ma tutaj na dole taki zaślepiony porcik i tutaj się wpina kabelek i można to ładować poprzez USB. Kabelek zresztą w zestawie się znalazł. Tutaj mamy też bardzo prosty system mocowania do sztycy. To jest po prostu taka gumka. My zakładamy tą lampkę tak naprawdę przed montażem jeszcze tej gumki, bo potem raczej już tego nie dociągnięcie, bo to się po prostu zbytnio naciągnie. Zakładamy sobie lampkę tym zatrzaskiem w tym miejscu, to zakładamy wokół sztycy, no i lampka jest zainstalowana. Plusem takiego systemu jest to, że mamy tutaj taki zwykły zatrzask wsuwkę i można sobie to założyć na przykład za szelki plecaka, pasek od spodni, nie wiem, do kasku, do koszulki, bluzy, kieszeni, do wszystkiego. Więc ta lampka przyda się też osobom, które biegają, taki plusik. Cóż, tyle jeżeli chodzi o plusy, bo naprawdę wygląda minimalistycznie, nie razi, pasuje do roweru, łatwo się ją mocuje, jest śmiesznie tania, bo kosztuje dwie dychy. No ale jak mam być szczery, to na tym się plusy tej lampki kończą. No i niestety szybko się okazało, że to nie jest lampka, którą jestem w stanie tak naprawdę dłużej używać. Tak naprawdę nie chodzi nawet o ograniczenie funkcji świecenia, bo jest tylko jedna. Jak naciśniecie raz przycisk, ta lampka zaczyna mrugać z siłą 5 lumenów. Drugie naciśnięcie ją wyłącza. To nie jest problem. Problem jest jeden. Ta lampka ma akumulator o pojemności 80 mAh, bodajże, tak? Co przekłada się na 1,5 godziny świecenia. 1,5 godziny świecenia w trybie najbardziej optymistycznym, czyli w optymalnych warunkach termicznych. Ja ją testowałem przy 6 stopniach ciepła i już ten czas spadał do godziny 10, godziny 15 minut. No i to niestety sprawia, że to jest za krótko po prostu. No, lampka bardzo często, dokładnie 3 razy zdarzyło mi się, że lampka się wyłączyła przy wjeździe do miasta, co było tyle dobre, że przynajmniej jakieś latarnie były, ale generalnie tak naprawdę narażałem się na mandat, narażałem się na jakąś niebezpieczną sytuację, bo lampka przestawała działać. Jeżeli ktoś lubi dodatkowo jeszcze używać lampek w ciągu dnia, to jesienią nie jest takie głupie,
zresztą w lecie przy ostrym słońcu też nie jest głupie, no to w ogóle ta lampka nie ma racji bytu w sporcie. Ona się nadaje, jeżeli potrzebujecie dojechać z pracy do domu, jako taki produkt naprawdę awaryjny do codziennego użytku, albo żeby ją naprawdę zabrać na czarną godzinę, na jakiś taki końcóweczkę dojazdu. Natomiast jeżeli lubicie trenować wieczorami w nocy, jeździć dłużej po zmroku, no to ta lampka niestety jest wykluczona przez tą opcję zbyt małego akumulatora. Co ciekawe, tu jest też taki patent, że przez ten jedyny tryb świecenia, ona w momencie, w którym się rozładowuje, po prostu się wyłącza. Nie ma opcji przełączenia na jakiś słabszy tryb świecenia i podtrzymania tego świecenia przez chwilę. Po prostu to się wyłącza. Aczkolwiek, tak jak mówię, montaż, wykonanie bez zastrzeżeń, natomiast niestety 1,5 godziny czasu świecenia to jest po prostu za mało. Dlatego trzeba było pójść dalej, poszukać czegoś innego, ale co by spełniało po raz kolejny te same wymagania. Czyli lampka musiała być mała, musiała dać się ładować przez port USB i musiała dać się założyć na sztyce bez narzędzi. No więc wybór padł na Knoga, na model dokładnie rzecz biorąc Plus, bo tak się ta lampka nazywa. Knog Plus wygląda w ten sposób. Też przyznacie, że szału nie ma. Po prostu wąska dioda LED, którą spokojnie zmieścimy za sztycą, także się mieści w obrysie aerodynamicznym sztycy. Nie przeszkadza. Gdyby jeszcze nie była czerwona, to w ogóle byłoby ją trudno zauważyć na sztycy. Przez to, że jest czerwona, można ją zauważyć troszeczkę łatwiej. Ten sam patent, co w Bitwinie, czyli jest taka wsuwka, którą można założyć sobie, tak jak mówiłem, za plecak, spodnie czy koszulkę. Natomiast tutaj zdecydowanie jest ciekawiej, jeżeli chodzi o różne feature'y dodatkowe. Pierwszym feature'em jest to, że lampka mocowana jest do mocowania sztycy na magnes. Czyli tak naprawdę do sztycy mocujemy dokładnie taki sam prosty system mocowania na gumce. Czyli jest gumka, jest taki malutki porcik z magnesem i samą lampkę wsuwamy na to mocowanie. Dosłownie jednym ruchem ręki ona sobie odnajduje swoją pozycję magnesem, który jest dość mocny i się trzyma na miejscu. Dzięki temu zyskujemy kilka fajnych plusów. Pierwszym plusem jest to, że tutaj jest po prostu USB. Czyli tak naprawdę wystarczy tą lampkę wpiąć do laptopa i bardzo szybko ją ładujemy. Pełne naładowanie to podobno 4 godziny. Jeszcze tak zobaczę, żeby Was nie skłamać Wam. Tak, 4 godziny. Jak ona się naładuje, to po prostu przestaje świecić przy komputerze, więc wtedy widzimy, że jest naładowana. No i też dzięki temu magnesowi mamy bardzo fajną opcję, której wiele osób nie docenia, a ja cenię bardzo. Czyli żeby włączyć tą lampkę, nie musimy gdzieś tam gmerać pod sztycą i się domyślać, czy nam się lampka włączyła, jak to jest dobry tryb, i patrzeć, nie wiem, po ręce, czy się odbija światło. Jednym ruchem po prostu lampkę demontujemy ze sztycy, patrzymy, jaki tryb włączamy, trzymamy chwilę przycisk, odkładamy na miejsce i mamy włączone światło i mamy pewność, jaki tryb jest włączony. Tych trybów jest też kilka, widzicie, to jest tryb maksymalny, 20 lumenów, stałe światło. Kolejny tryb to jest mruganie, również z maksymalną mocą. Kolejnym trybem jest rozżarzanie się, potem jest mruganie w takim nieciągłym układzie, no i na koniec jest tryb mrugania z ograniczoną mocą i to jest najlepsza opcja, bo w tym trybie ta lampka świeci 40 godzin. Tak podaje producent, mi się udało sprawdzić 22 godziny, nie miałem jakoś sumienia dłużej ją zostawiać włączoną, chociaż pewnie jeszcze zrobię ten eksperyment i po prostu ją zostawię na noc, następnego dnia wezmę ją na rower i potem tak znowu aż się wyłączy. Efekty tego eksperymentu znajdziecie gdzieś na Instagramie pewnie, albo Facebooku, Dobre Rowery, także wejdźcie tam. I to jest naprawdę fajne, bo 40 godzin to jest czas, który pozwala Wam obskoczyć tydzień albo 2 tygodnie treningu i się w ogóle o to nie martwić. Ja tą lampkę ładuję tak naprawdę po prostu z, nie wiem, po to, żeby mieć święty spokój i jestem przyzwyczajony, że zawsze lampkę ładuję, ale tak naprawdę nie ma to sensu i można by ją spokojnie ładować ładować po prostu raz na tydzień i dałoby radę. Jest oczywiście wodoodporna, fajnie wykonana, aczkolwiek tutaj oddaję Decathlonowi, że też była nieźle wykonana. Co do ceny, kosztuje około 70 zł, co jest oczywiście ceną ponad 3 razy wyższą niż Decathlon, ale tak jak mówiłem, przy tej różnicy ceny dostajemy bardzo ładnie wykonany, minimalistyczny produkt, który przy tym naprawdę no długo działa. No 40 godzin to jest naprawdę dużo, 20 lumenów uważam, to jest w zupełności wystarczająco do większości zastosowań. No i jakość wykonania również bez zastrzeżeń, no bo jest to jednak Knog. Jest taka ciekawostka jeszcze na koniec w ogóle, bo ponieważ tu jest magnes, więc jak ładujecie to w laptopie i macie MacBooka, to MacBook generalnie wykrywa zamknięcie ekranu poprzez magnes właśnie. I podobno może się zdarzyć tak, że w MacBooku będzie komputer odbierał zamocowanie tej lampki do komputera jako wyłączenie ekranu, jako zamknięcie klapki będzie wygaszał ekran. Śmieszna opcja, u mnie tak się nie dzieje, natomiast producent podaje, że jeżeli ktoś miałby taki problem, to wystarczy do nich napisać, oni sami doślą kabelek ładujący, który pozwoli odsunąć to coś od
komputera, żeby ten problem nie występował. Także taka ciekawostka, mi się nie zdarzyło, ale skoro o tym mówią, to pewnie komuś się przytrafiło. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam się to przydało, bo teraz okres jest typowo lampkowy. Mam nadzieję, że ktoś też jest takim minimalistą i szuka tego typu małych lampek. No i będzie już wiedział, czy idzie do Decathlona i kupić za dwie dychy tą małą lampkę, czy ona mu wystarczy, czy jednak warto pójść bardziej ambitnie i zafundować sobie taki nocny, święty spokój w postaci zdecydowanie droższej lampki Knoga albo jakiegoś innego urządzenia tego typu. Mam nadzieję, że jeszcze sporo lampek się tej jesienią, zimy uda przetestować. Dzięki Wam za uwagę. Zachęcam oczywiście do subskrypcji naszego kanału, odwiedzenia innych mediów, które nadzoruję, czyli Instagrama oraz Facebooka. No i do zobaczenia przy okazji kolejnego.